Koloryt Alfreda Wierusza Kowalskiego poznali uczniowie suwalskich szkół. Wszystko za sprawą konkursu, który zorganizował miejscowy zespół szkół technicznych. Uczniowie zarówno szkół podstawowych, gimnazjów, jak i placówek ponadgimnazjalnych przygotowywali plakaty, pisali eseje, listy, wiersze czy kartki z pamiętnika. Wszystko musiało być oczywiście związane z twórczością suwalskiego malarza, mówi Marianna Rand-Tanajewska, nauczycielka w zespole szkół technicznych i jedna z pomysłodawczyń konkursu. Listów przyszło nam najwięcej, najpiękniej chyba pisali. Te dzieci, chociaż te wiersze rymowanki dziecięce z 1-3 są bardzo wdzięczne. No i esej. Esej już wymaga od ucznia myślenia. Tam musi pojawić się i refleksja, i dygresja. I tam były konkretne polecenia, że musi się ten esej odnieść do jednego dzieła bądź do kilku dzieł autora. Uczestnicy zapewniali, że udział w konkursie to oprócz ciekawej formy rywalizacji również ciężka praca. Eseje są trudne, to prawda, ale trzeba się wykazać troszeczkę kreatywnością. Głównie swoją inspirację czerpałem z tego, że byłem uczniem zespołu, znaczy podstawówki numer 5, który patronem jest Alfred Wierusz Kowalski, czyli bardzo często oglądaliśmy te prace, jednak dopiero z czasem zacząłem rozumieć to, co one przedstawiają. Musiałam napisać kartkę z pamiętnika, która była inspirowana jednym z obrazów Wierusza Kowalskiego. Nie piszę pamiętników, więc było to utrudnieniem, dlatego że do tego nie pisze się na co dzień. Zespół szkół technicznych do tej pory słynął głównie z konkursów matematycznych czy technicznych. Postanowiliśmy jednak zrobić również ukłon w stronę humanistów, mówi Czesław Wielgat, dyrektor placówki. Mamy konkursy zawodowe i konkursy matematyczne, a dlaczegoż by nie humanistyczne? Jesteśmy technikami czy przyszłymi inżynierami, ale z duszą humanisty, dlatego jest ten konkurs. Taka inicjatywa powstała i uzyskała wsparcie od sponsorów, od władz miasta również. Przypomnijmy, że uchwałą Rady Miejskiej 2015 rok ustanowiony został rokiem Alfreda Wierusza Kowalskiego. W tym roku minęło bowiem 100 lat od śmierci urodzonego w Suwałkach wybitnego malarza.